Cześć, to Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Na samym początku chciałem wszystkim bardzo podziękować za zostawione 10 tysięcy łapek pod wczorajszym odcinkiem do końca dnia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek tak samo wam się spodoba i zostawicie też 10 tysięcy łapek do końca dnia pod tym filmem. Będę mega wdzięczny. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy otwierali tak długo skrzynki, aż wypadnie nam Star Power oraz gadżet do nowego chromatycznego zadymiarza śmiesznego bałwanka, jakim jest Lou. To teraz na szybko chciałem ogłosić wyniki konkursu ze wczorajszego odcinka. Ta osoba wygrywa karnet zdymiarski, gratuluję ci serdecznie. Odezwij się do mnie na maila, podeślę ci kodzik PSC, za który będziesz mógł sobie kupić karnet zadymiarski. Moi drodzy widzowie, dzisiaj też robimy konkurs dla wspierających mnie z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, no to klikaj w ten pierwszy link, który znajduje się w opisie. Zostaw łapeczkę w górę w komentarzu, pochwal się swoim nickiem z gry Brawl Stars albo napisz, co ci najbardziej się podoba w grze Brawl Stars. Komentarz oczywiście jest dowolny. A ja spośród komentarzy jutro wylosuję szczęśliwego zwycięzcę, który wygra karnet zadymiarski. Pamiętajcie, żeby wbić na pixyshop.pl, bo tam znajdziecie przekozackie koszulki świąteczne. Ta jest jedną z moich ulubionych. To jest taki krawacik nadrukowany z pandą, z joystickiem, z małpką, ze wszystkimi postaciami z kolekcji Animals. Idealny prezent na Mikołajki. Sam osobiście na Wigilię będę w tej koszulce śmigał, więc polecam każdemu. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A teraz już bez przedłużania przejdźmy na moje konto. Co niektórzy wczoraj w komentarzach pisali, Farel, co to jest takiego tutaj? O, tutaj. Co to się świeci? Co to za dzyndzel? Już wam pokazuję, co to jest za dzyndzel, moi kochani. Dla ciekawskich informacja. Uwaga. Odebrane i wchodzimy. Dostaliśmy nagrodę w postaci pineski za wsparcie, moi kochani. Za to, że kupiłem Challengera Colta. Wsparcie, podarunek, odznaka. Oto twoja wyjątkowa odznaka w kształcie serca. Zasługujesz na nią. Dziękuję. Tak to wygląda. Bardzo fajna odznaka. Wybieramy sobie króla Lu, naszego szefuncia. I moi kochani, mamy dzisiaj do odblokowania gadżet, który nazywa się Bryła Lodu oraz gwiezdną moc, która nazywa się Super Mróz. Zacznijmy może od gadżetu. Na czym on polega? Lu osłania się lodem i staje się niewrażliwy na ataki przez jedną sekundę. No dobrze, a gwiezdna moc na czym polega? Super Mróz. Przeciwnicy znajdujący się w obszarze super ataku Lu stopniowo zamarzają, jak w przypadku zamrożenia. Szósty poziom na naszym zadymiarzu. Co mamy tutaj do otwarcia? Skrzynki z poprzedniego sezonu. No dobra, no to sobie otwórzmy troszeczkę skrzynek z poprzedniego sezonu. Jeden przedmiot. Aha, dobra, jejku. Zapomniałem, że jeszcze nie mam go wymaksowanego. A już się podnieciłem, widzowie, że mi Lu wypadł. Zróbmy tak, że na początku podbierajmy sobie te gemy. Golda. Znowu gold. Gold. I punkty mocy musimy odebrać i wpakować je do Lu, bo po co mi te punkty mocy? Później je ewentualnie można zamienić na skrzynki, jeżeli już mamy wszystkie postacie wymaksowane, ale to jest moim zdaniem strata punktów mocy. Punkty mocy są od tego, żeby je pakować w zadymiarze, a nie wymieniać je na skrzynki. Przynajmniej jest takie moje zdanie, bo z pewnością na tym tracimy. Nigdy tego nie liczyłem, ile na przykład punktów mocy, tyle to jest skrzynek. Wiecie, o co chodzi zresztą. Jesteście mądrzy, co ja będę wam tłumaczył tutaj, widzowie. Każdy jest tutaj bystry na tym kanale, jak szef. Plus 50 punktów mocy, 50 punktów mocy, zaraz go maksujemy, wariata, jeszcze możemy mu tych trochę punktów napchać do tego bałwania z tego łba. 100 punktów mocy, a ja już wiem, dlaczego mam taki utyty, widzowie. Wiecie, dlaczego Lu jest okrągły, nie? Bo te punkty mocy tak zajada, dlatego. 10 gemów, 200 golda, gold się przyda, będę zbierał na złote skiny. Nie mogę się doczekać, aż będę miał złotą Piperkę. W sumie możecie też znać w komentarzu, jaki skin już macie kupiony z tych skinów ekskluzywnych. Wiecie, srebrne czy złote. Czy już odblokowaliście jakieś złote czy nie. Oj, i chyba mamy maksymalną ilość punktów już na Lu. 480 golda i uwaga, moi drodzy państwo, ostatni poziom. Wybieramy króla Lu i co? Teraz, widzowie, robimy opening. Może zacznijmy od małych skrzynek. Liczmy na łód szczęścia, co wy na to? Mega boksy na później. I tak te skrzyneczki trzeba otworzyć, więc lepiej wydropić coś ze słabej skrzynki niż z dobrej. Tak mi się bynajmniej wydaje. Gold. Gold. No nie wiem. Ja obstawiam, że megabox będzie. Tak jest, wiedziałem. Nie widziałem, nie chciałem klikać tego megaboxa. Chciałem pierw małą skrzyneczkę otworzyć, ale dobra. Gadżet czy star power?
obstawiajcie. Nawet sobie tak w głowę, nie musicie pisać w komentarzu. Ja obstawiam, że gadżet. Tak jest, Farel to jest szef, jednak wiedział, że to będzie gadżet. Dobra, bryła lodu, moi kochani, odblokowana. No to ja bym proponował zagrać i wypróbować tą bryłę lodu. Dlaczego by nie? Zobaczymy sobie, czy faktycznie ten gadżet daje nam troszeczkę większą przewagę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Bryła! A, tak to działa. No dobra. W sumie już to testowałem na test serwerze takim, że tak mogę powiedzieć, w wersji deweloperskiej, ale pamiętajcie, zawsze jakieś zmiany mogą jeszcze przed oficjalnym wypuszczeniem aktualizacji mogą zostać wprowadzone, nie? Czterech zadymiarzy, nie no kurde, ja nawet nie zdążę wypróbować tego gadżetu. Jest Rosa, okej, oby Rosita została, byłoby super. Nie no, jeszcze jest Jackie. Wow, ja myślałem, że to będzie proste, a tu jednak nie będzie tak łatwo chyba. Dobra, nie, jednak ją walę na łeb ostro. Dobra, ślizgasz się, baby. Ciach, 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 leży. Okej. Okay. Widzowie, robimy tą Jackie, dawaj, chodź Jackie, chodź. TB-ska bitka będzie, no dawaj, wychodź z tych krzaków. Gadżet. Nie poczułem, haha. Jestem odporny, co ty żeś myślał? No, no walczy ze mną, gościu, czy nie walczysz? Gadżet, haha. I co? Widzieliście? Jaki prankster ze mnie. Prawdziwy prankster, chłop dwa razy zmisował strzał z centymetra. Powiem wam tak. Trzeba więcej tych puszek nabić na tym lu, no bo dobiera nam bardzo słabych graczy. No ale jak widzicie, gadżet się sprawdza, więc maksujcie lu, żeby go odblokować. No to co? No to co, moi kochani? Lecimy dalej. Dużej skrzynki nie. Małą. Liczymy na łódź szczęścia z małych skrzynek. Pierw niebieskie. Otworzy wszystkie niebieskie. Gdzie jest niebieska? Tu jeszcze jest. Proszę, 66 golda. Chociaż kapucha nawet się nieźle z nich sypie. Myślałem, że będzie gorzej. Takie 69 ze zwykłej skrzyneczki. To nie... 108, to nie jest źle. 158! Czy ja coś mówiłem, że 60 jest fajne? Żart. Mamy 69 dni do końca sezonu. Co my będziemy tak długo robić? Czemu nie zrobią sezonu raz na 2 miesiące? To było o wiele, wiele lepsze. No ale w sumie teraz są dodane ten... Misklik, widzowie, misklik, niechcący, nie chciałem, nie wypadaj, nie wypadaj! 802 golda! Dobrze, że nie wypadło, ale misklik, niechcący, palcem dotknąłem, kurde, megaboksa. Okej, okay, w takim razie, lecimy dolną partię dalej. Duża skrzynia. 107 golda, duża skrzynka i 107 golda, no i sobie chyba kpiny robią, 120, też kpina. Ale tam nie widziałem, bo było 190, dawać 200. Duża skrzynka to tak dwie paki powinny minimum lecieć. No co wy, halo? Coś mi się wydaje, moi drodzy państwo, że będzie mega ciężko wydropić ten star power ze zwykłej skrzynki. 280 golda! I o to chodzi! Mamy to! Mamy to, widzowie! Udało się w końcu odblokować star power. Tak! Nie! Gwiezdna moc do Amber! Halo! Ja myślałem, że już mam wszystko odblokowane. Ale kurczę, niespodzianka, no i dziękuję, no to wiecie, więcej emocji na odcinku, lecimy dalej, moi drodzy. No i że co, że niby duże skrzynki się już nam kończą, przyjaciele, 94 golda. O, też nie. Otwieraj się! Najlepsze jest to, że poczekam 22 godziny, bo za tyle się sklep resetuje i ten star power pojawi mi się w sklepie i go kupię za 2000 golda, ale na tym polega właśnie ten odcinek, że otwieram skrzynki, bo wy lubicie openingi. I lubicie patrzeć na to, jak ciężko jest wydropić skrzynkę i się Farel męczy. No dawaj! Z tego co rozumiem, zostały mi skrzynki z poprzedniego sezonu. Otwieram do 10. Więcej nie otwieram, naprawdę, moi drodzy. Bo będzie mi szkoda skrzynków. Skrzyneczki muszą zostać, dawaj. Dawaj. Do 10 otwieram i jak coś, to dopiero jutro dogrywam dalszą część odcinka. Jest! Jest! Dobra! Udało się! Matko kochano! Pozostały przedmiot jeden, o to chodzi! Jest! Super mróz odblokowany! Już straciłem nadzieję, serio. Moi kochani, także mamy wymaksowanego króla lów. Pierwszy dzień eventowy. Znaczy pierwszy dzień, kiedy został wprowadzony do gierki. Koks totalny, wybieramy. No i co? Gramy starcie solo. Let's go! Lecimy, moi kochani, ze starciem solo! Ale dużo skrzynek na środku. Wow! Wjeżdżam od razu w nie. Shelly. Dostała. Lód. Chodź. No właśnie, moja kochana. Szkoda, że ten lód nie zadaje jeszcze damage'a. Serio! To było naprawdę wtedy mega spoko.
On tak niby schładza tą podłogę i niby mam się człowiek na niej ślizgać. No ale tak jakoś bardzo słabo się ci z dymiarze ślizgają, albo mi się po prostu wydaje. Dobra, mamy Daryla. Dojeżdżamy chłopa. Nie to, nie to, nie to. Dobra, leży. Lecimy dalej, El Primo. Na czterech cubach, nie trafiam. Trafiam, ult, zamrożony. On właśnie powinien być jeszcze zwolniony, a nie, że tylko się ślizga. Rosita. No wchodź, chodź na moją tutaj strefę komfortu, na ten lód. Zapraszam cię do tańca. Dobra, tu chłopa porobimy sobie na S. 10 cubów, co to jest? Postaramy się go zabić strefą, wiecie? Na lodzie będzie się ślizgał. Przy strefie, zobaczymy czy nam to wyjdzie. Nie udało się go złapać na to. No, zapraszam kumpla. Zapraszam do tańca. Dobra, teraz ulcik. I on się ślizga, stoi w miejscu. Nie chcę go zabić. OMG, niech mu rośnie to życie. Co? Gdzie on jest? No niestety, panie Lu. Raczej panie El Primo. Nie udało się, no chciałem, nie udało się, no. Co ja poradzę, się nie udało, ledwo co przeżyłem to. No ale zabawa przednia, nice. Przetestowaliśmy sobie dzisiaj gadżet oraz Star Power. Podsumowując dzisiejszy odcinek, moim zdaniem lepiej na samym początku wydropić sobie gadżet, ponieważ mamy taką dodatkową tarczę. Star Power co prawda jest fajny, kiedy rzucimy nasz Ultimate Attack i przeciwnicy są w obszarze ataku naszego Ultimate Attacku, stopniowo zamarzają, ale nie jest to tak mocno odczuwalne jak na przykład w przypadku gadżetu, gdzie na chwileczkę twardniejemy i nie otrzymujemy żadnych obrażeń. A co wy o tym wszystkim chcecie dać znać w komentarzu? Tutaj macie kolejny filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!